Hej, witajcie. Dzisiaj porównanie Polski oraz Rumunii. Czy to możliwe, aby w niedalekiej przyszłości Rumunia była bogatsza od Polski? Kiedyś taki scenariusz raczej wydawał się dość pesymistyczny. Później jednak przyszedł rok 2017, kiedy Rumunia osiągnęła naprawdę imponujący wzrost gospodarczy i od tego momentu na raczej taki scenariusz wydawał się bardziej realistyczny. Więc dzisiaj przyjrzymy się tym dwóm państwom, zobaczymy jak się rozwijały i czy faktycznie jest taka możliwość, żeby Rumunia była bogatsza już wkrótce niż Polska. Okej, zacznijmy zatem od wzrostu gospodarczego w obu państwach. Warto tutaj dodać, że po upadku komunizmu oba państwa przyjęły nieco inną taktykę przejścia z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę wolnorynkową. O ile w Polsce mieliśmy, pamiętamy, taką terapię szokową, czyli możliwie jak najszybsze przejście na gospodarkę wolnorynkową, żeby te negatywne skutki żeby wyszły jak najszybciej i żeby jak najszybciej Polska osiągała wzrost gospodarczy. W Rumunii przyjęto taktykę odmienną, czyli ten proces był łagodny, stopniowy i bardzo powolny. Więc jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy od lat 80. do roku 2000, tutaj generalnie jak spojrzymy, widzimy, że to Polska radziła sobie lepiej i zazwyczaj miała lepszy wzrost gospodarczy. Chociaż też warto nadmienić, że to Polska na początku miała duży spadek gospodarczy, a Rumunia nie. Więc to też było jakby część odbicia w Polsce. No ale później rzeczywiście widzimy, utrzymuje się trend, gdzie to Polska radzi sobie lepiej niż Rumunia. Jeżeli chodzi o kolejne lata, czyli od roku 2000 do roku 2020, tutaj już sytuacja jest bardziej różnorodna. Na początku to widzimy, Rumunia osiąga znacznie wyższe wartości, których no, Polska osiągnąć za bardzo nie może. Natomiast warto zauważyć, że kryzys gospodarczy w roku 2009 dużo mocniej uderzył w Rumunię niż w Polskę. W roku 2020 również mocniej uderzył w Rumunię niż w Polskę. Polska miała spadek w wysokości 2,8%, a Rumunia 3,9%. Wróćmy jeszcze do roku 2017. Wtedy wzrost gospodarczy w Rumunii przekroczył 7%, wyniósł 7,3%. To rzeczywiście w tamtym roku było niesamowitym wynikiem, ale jak zobaczymy już rok później i dwa lata później, to Polska miała wyższy wzrost gospodarczy niż Rumunia. Tutaj oba kraje oczywiście wciąż próbują dogonić tę średnią unijną. Polska jest w Unii Europejskiej od roku 2004, Rumunia dołączyła nieco później, w roku 2007. No więc właśnie, jak wygląda ta średnia zamożność w obu państwach i jak wygląda ogólna wielkość gospodarcza w obu państwach? Jeżeli chodzi o wielkość gospodarczą, czyli o PKB, tutaj dla Polski ono wyniosło 594 miliardy dolarów. Dla Rumunii ta wartość była znacznie niższa, PKB Rumunii wyniósł 247 miliardów dolarów. Tutaj dlatego warto dodać, że Rumunia jest krajem dwa razy mniej ludnym niż Polska, dlatego ta różnica jest tutaj dosyć spora. Polska liczy około 38 milionów mieszkańców, a Rumunia około 19 milionów mieszkańców. PKB na mieszkańca, czyli per capita, nie jest już tak zróżnicowane w obu państwach. Dla Polski to jest około 15 600, dla Rumunii około 12 800. Natomiast, żeby pokazać tę średnią zamożność, lepszym wskaźnikiem będzie PKB na mieszkańca w parytecie siły nabywczej i on tutaj dla Polski wyniósł 34 103, dla Rumunii 30 526. I jak możemy zobaczyć również historycznie, na samym początku to Rumunia była nawet bogatsza przez chwilę niż Polska. Później jednak widzimy zmianę na korzyść Polski. Od tego momentu Polska utrzymuje ten dystans, ale jak widzimy ten dystans cały czas jest niewielki. No więc niestety, to chyba nie zabrzmi najlepiej, ale ta średnia zamożność według tego w Polsce i w Rumunii nie wygląda, nie jest zbyt duża. Jakie są prognozy na najbliższe lata? Jeżeli chodzi o prognozy IMF-u, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tutaj on generalnie zakłada, że wyższy wzrost gospodarczy będzie miała Rumunia w kolejnych latach. Natomiast mimo tego w ciągu tych najbliższych 5 lat IMF nie przewiduje, żeby Rumunia stała się bogatsza niż Polska. Jeżeli chodzi o prognozy Komisji Europejskiej, tutaj według ostatnich prognoz w roku 2021 lepiej ma się rozwijać rzeczywiście Rumunia. Natomiast w roku następnym wyższy wzrost ma mieć Polska. I co również tutaj warto zauważyć, różnica między rokiem 2022 a 2019 ma być wyższa w Polsce. Ma to być na plus 6,7%.
W Rumunii ma to być 6%, więc na ten moment Komisja Europejska zakłada, że pomimo tego kryzysu i późniejszego odbicia, generalnie to Polska wyjdzie na korzyść, a nie Rumunia. Oba państwa, jak na Unię Europejską, będą miały naprawdę dobry wzrost gospodarczy w tych latach. Natomiast jeszcze nowsze prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski z banku PKO zakładają, że ten wzrost powinien przekroczyć 5%. Więc jak będzie naprawdę, zobaczymy. Tutaj na ten moment te właśnie prognozy cały czas się zmieniają i na szczęście na chwilę obecną dla Polski te prognozy idą w górę. Zatem dług publiczny w stosunku do PKB w Polsce według prognoz IMF-u przekroczył 57%, a w Rumunii 50%, więc tutaj bardziej zadłużona jest Polska. Natomiast wciąż dla obu państw ta relacja dług a PKB nie jest jeszcze zbyt wysoka. Natomiast tutaj generalnie, jeżeli chodzi o zadłużenie, o wiarygodność kredytową, no lepiej wypada Polska mimo wszystko. Ostatnie miesiące, ostatnie lata to w Rumunii przejście na taką bardziej swawolną politykę pieniężną. Tutaj Rumunia bardziej się w ostatnich latach zadłuża, dlatego też no, inwestorzy z większym niepokojem patrzą dzisiaj na Rumunię. I również jak prognozuje IMF, to zadłużenie rzeczywiście w Rumunii w najbliższych latach może rosnąć szybciej niż w Polsce i to zadłużenie może być już wkrótce wyższe w Rumunii niż w Polsce. Co może, ale oczywiście w tej najbliższej perspektywie nie musi zaszkodzić wzrostowi w Rumunii. Ok, PKB to jedno. Może sprawdźmy teraz inne wskaźniki, porównując te oba państwa, jeżeli chodzi o zarobki. Tutaj, jeżeli chodzi o płacę minimalną, mniej więcej w Polsce ta płaca minimalna wynosiła około 614 euro w roku 2020. W Rumunii była no, zdecydowanie niższa, wynosiła 458 euro i to była trzecia najniższa płaca w Unii Europejskiej. Niższa była tylko w Bułgarii i na Węgrzech. Natomiast jak porównamy sobie średnie zarobki, również w euro, ale tutaj jest rok 2019, różnica jest mniejsza. W Polsce to jest około 1151 euro, w Rumunii 1004 euro. Jednak pod względem średnich zarobków, no to Rumunia jest już na drugim miejscu od końca w Unii Europejskiej. Niższą płacę ponownie ma tylko Bułgaria. Więc jeżeli chodzi o zarobki, no tutaj widzimy różnica też nie jest już zbyt wielka. Możemy jeszcze spojrzeć na wskaźnik rozwoju społecznego, czyli HDI. Ponownie wyżej jest Polska. Na świecie jest na pozycji 35, a Rumunia na pozycji 49. Więc oba państwa są klasyfikowane jako bardzo wysoko rozwinięte, ale jest różnica na korzyść Polski. Więc generalnie, jak widzimy, Polska jest krajem zamożniejszym cały czas. Różnica nie jest tak duża, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ale też według prognoz ta różnica w przyszłości prawdopodobnie diametralnie się nie zmieni. Zatem podsumowując, prognozy na najbliższe kilka lat nie zakładają, żeby Rumunia mogła wyprzedzić Polskę. Natomiast według IMF-u ta różnica może delikatnie się zmniejszyć. Według Komisji Europejskiej na razie raczej ta różnica się nie zmniejszy. Oczywiście, jak będzie rzeczywiście, to zobaczymy. Z jednej strony, no właśnie, Rumunia w roku 2017 naprawdę pozytywnie zaskoczyła swoim wzrostem. Z drugiej strony, inwestorzy, ekonomiści mają dużą dozę niepewności, jeżeli chodzi o Rumunię, o jej gospodarkę i wskazują, że to rosnące zadłużenie, że wciąż brak wszystkich koniecznych reform do rozwoju państwa, panuje niepewność co do rozwoju w Rumunii. Też jest dość dużym krajem i jest krajem relatywnie właśnie biednym jak na Europę, więc jak najbardziej szansę jeszcze na wzrost ma. Czy tę szansę wykorzystam, to właśnie zobaczymy. Napiszcie mi, co wy sądzicie. Czy rzeczywiście jest możliwe, żeby Rumunia wyprzedziła Polskę, czy to raczej tylko taki negatywny scenariusz? Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Możecie jeszcze zajrzeć na mojego Instagrama, a ja się z wami żegnam. Spokojnego dnia, wieczoru i do zobaczenia już wkrótce.